16 października, dniem papieża Jana Pawła II. 27 lipca 2005 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił 16 października świętem państwowym jako dzień papieża Jana Pawła II. Jak stwierdzono w ustawie, w hołdzie największemu autorytetowi XX wieku człowiekowi, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa uczył nas solidarności, odwagi i pokory. Dzień ten jest także rocznicą wyboru arcybiskupa krakowskiego, kardynała Karola Wojtyła, na papieża, która miała miejsce w 1978 roku. Od roku 2001 dzień ten jest obchodzony również w polskim kościele jako Dzień Papieski, dzień wdzięczności, łączności duchowej z Ojcem Świętym Janem Pawłem II i promocji jego nauczania. Przypada on w niedzielę przed 16 października. Koordynatorem przedsięwzięć jest Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia została powołana w 2000 roku jako organizacja, której działalność ma upamiętnić pontyfikat Jana Pawła II przez promowanie nauczania papieża i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury. Fundatorem jest Konferencja Episkopatu Polski. Fundacją kierują Rada i Zarząd Fundacji. Na czele Rady stoi ksiądz arcybiskup Tadeusz Cocłowski. Przewodniczącym zarządu jest Marek Zdrojewski, a wiceprzewodniczącym ksiądz Dariusz Kowalczyk. Siedziba fundacji znajduje się w Warszawie. Fundacja organizuje Dzień Papieski, przyznaje nagrody TOTUS, prowadzi program stypendialny dla młodzieży w wieku szkolnym, organizuje konkurs akademicki o indeks i staż dziennikarski.